Proszę Państwa, zanim zaczniemy ostatnią rozmowę w wieczorze w telewizji w Polsce.pl, garść informacji dotycząca tego tematu, który za chwilę poruszymy. Współcześni rodzice mogą czuć się zagubieni, kiedy słyszą o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci. Takim zagrożeniem w internecie jest pornografia. Codzienność, praca, zmęczenie, brak czasu, a także wiedzy może przytłaczać, a pornografia to realny problem, który może pojawić się w każdej rodzinie. Eksperci biją na alarm. Coraz mocniej do naszej świadomości docierają niepokojące dane. Kontakt z pornografią ma 21% 11- i 12-latków. 90% nastolatków uważa, że treści pornograficzne są dla nich zbyt łatwo dostępne. Ponad 22% chłopców w wieku 14-16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu, a ponad 11% ogląda codziennie. 58% dzieci trafia na pornografię przypadkiem, a 80% dzieci nie ma w swoich telefonach żadnych programów ochrony rodzicielskiej. Dwa razy częściej kontakt z pornografią mają dzieci, które nie mają ustalonych zasad korzystania z internetu w domu. Może i ty zadawałeś sobie pytania: jak mam o tym rozmawiać z moim dzieckiem? Kiedy zacząć? Jak uruchomić program ochrony rodzicielskiej? Gdzie dowiem się więcej, żeby ochronić moje dziecko? Odwiedź specjalistyczny portal www.opornografii.pl. Tam znajdziesz rzetelną wiedzę i wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem o pornografii oraz jak wykorzystać do ochrony nowoczesną technologię. Tam posłuchasz przykładów dialogów z dziećmi, przeczytasz wypowiedzi ekspertów i poznasz problem z różnych punktów widzenia. Rodzicu, nie udawaj, że nie widzisz problemu. Działaj. Podejmij wyzwanie. O ryzyku, jakie niesie pornografia, trzeba rozmawiać. Napisz do nas i zamów szkolenie Jak chronić swoje dziecko przed pornografią na adres szkolenia@twojasprawa.org.pl. Te dane, które przed chwilą Państwo widzieli, są rzeczywiście zatrważające. O ile mamy wpływ na to, jakie treści nasze dziecko może otrzymywać w szkole, albo chcemy mieć taki wpływ, o tyle tutaj jesteśmy w wielu przypadkach bezsilni. A ja zaprosiłam do studia panią Izabelę Karską, prezes Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Rzecznik Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które stowarzyszenie właśnie ten spot przygotowało i również stronę, o której jest mowa w tym spocie. Dane są zatrważające. Jak mamy chronić dzieci przed pornografią, pani Izabela? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców coraz częściej, bo faktycznie te dane, które przygotowaliśmy w takiej skróconej formie, też docierają do nich coraz głośniej, coraz częściej i są poruszane przez coraz szersze grono specjalistów. I wielu rodziców faktycznie czuje się zagubionymi, czuje się niepewnymi, jak mogą w tej sytuacji, kiedy pornografia jest tak dostępna dla dzieci i młodzieży, zrobić coś, co je uchroni. Stąd też szkolenie, które kierujemy do rodziców, podczas którego chcemy ich przygotować, głównie do rozmowy na temat szkodliwości pornografii, bo to jest podstawowe narzędzie, którym rodzic powinien się posłużyć, żeby budować więź z dzieckiem, budować relacje, angażować się w to, co dziecko robi, czym się interesuje, a tym samym mieć wpływ na to też, jakie wychowuje i jakie treści im przekazuje. Jakie konsekwencje może nieść z sobą oglądanie pornografii przez dzieci w wieku, niektóre nawet zaczynają w wieku 9 lat, 9, 14 lat? Tak, tak, zgadza się. To ta granica wiekowa wydaje się być obniżona w porównaniu z tym, co często my sami myślimy o tym, kiedy dziecko zaczyna albo może mieć zainteresowanie takimi treściami. Najczęściej dzieje się to w sposób nieintencjonalny, kiedy dziecko się bawi i szuka informacji w internecie i nagle pojawia się baner reklamujący portal pornograficzny albo jakiś portal z treściami erotycznymi. Problem polega na tym, że pornografia jest ekstremalną formą seksualizacji i zdecydowanie szybciej i mocniej też oddziaływuje na młodzież, szybciej też uzależniając. Tutaj nie możemy mówić, że pornografia jest szkodliwa tylko dla dzieci i dorosłych. Ona jest szkodliwa dla nas wszystkich,
Różnica polega na tym, że my, osoby dorosłe, mając wiedzę o konsekwencjach, możemy podjąć decyzję, że takich treści nie chcemy oglądać. A konsekwencje niestety są liczne i dotykają wielu obszarów, bo one przede wszystkim burzą wyobrażenie o tym, czym jest seks, dają młodemu człowiekowi bardzo patologiczny wzorzec zachowań seksualnych. Młody człowiek, oglądając to, co promuje czy proponuje pornografia, przyjmuje to, co widzi, za pewnik, za wzorzec, za to, za coś, co jest prawdą. Podczas gdy to nie jest prawda, to jest pewna fikcja, iluzja, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Pornografia nie da człowiekowi młodemu rzetelnej wiedzy na temat sfery seksualnej. Będzie miała wyraźny wpływ na jego emocjonalność, sposób przeżywania swojej seksualności. Tak mocny impuls, jakim jest pornografia, nie pozostaje bez znaczenia na to, jak przeżywa ten młody człowiek to, ten moment podniecenia, emocje, jakie się wtedy pojawiają. Jeśli nie ma kontaktu z osobą dorosłą, nie ma możliwości porozmawiania, rozwiania swoich wątpliwości, to narasta tutaj poczucie osamotnienia, lęk, niepewność, frustracja, wynikające z tego obniżenie poziomu też własnej wartości, bo przecież ta młodzież, oglądając pornografię, porównuje się z treściami, jakie widzi. No a przecież to one nie są realnym odbiciem rzeczywistości. Największym grzechem filmów pornograficznych jest to, że człowiek jest tam traktowany podmiotowo. Niestety. Przedmiotowo, nie podmiotowo, jako tak, przedmiot. Ciało jest przedmiotem satysfakcji seksualnej, bez względu na to, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Czy to ma jakiś związek na budowanie w przyszłości więzi emocjonalnych takiego młodego człowieka w przyszłych jego związkach z partnerami? Zdecydowanie, zwłaszcza, że ta współczesna pornografia jest nacechowana dużym ładunkiem przemocy, wulgarności. A więc uczy młodego człowieka podejścia przedmiotowego do drugiej osoby, użycia jej w celu zaspokojenia własnych potrzeb, tylko i wyłącznie. Tam nie ma miejsca na uczucia, miłość, szacunek do drugiej osoby. W związku z czym taki wzorzec zachowań będzie praktykowany w rzeczywistości. I rzeczywiście badania, które ujęliśmy w raporcie wydanym pod koniec 2017 roku, pewne konkluzje pokazują, że chłopcy, młodzi mężczyźni oglądający pornografię w sposób taki kompulsywny, częsty, mają tendencję do umniejszania jakby roli kobiet, dziewcząt, traktowania ich w sposób agresywny, wulgarny, umniejszający ich jakby równorzędność w tych relacjach, prawda? Mają problem z wyrażaniem emocji. Pojawia się taka pewna tendencja do izolowania się od środowiska, bo tak naprawdę pornografia z czasem zagarnia całą przestrzeń, która dotąd była zagospodarowana przez inne rzeczy, w związku z czym też bardzo mocno zamyka człowieka na te relacje społeczne. Czy Polska to jest jakiś wyjątkowy kraj, gdzie praktycznie nie ma żadnych ograniczeń w dostępie dzieci i młodzieży do pornografii? Czy są jakieś rozwiązania już stosowane na świecie w krajach, które wcześniej dostrzegły zło, które uzależnienie od pornografii u młodych ludzi może wywoływać? No niestety pornografia jest produktem szalenie niebezpiecznym, bardzo sprytnie i ciekawie opakowanym, który pornobiznes nam podsuwa jako coś atrakcyjnego, coś, co ma zmienić naszą codzienność. I niestety jest ona dostępna zbyt łatwo nie tylko w Polsce. To jest problem wielu krajów. Natomiast takie wzorce najbardziej jakby zaawansowane i te pomysły ograniczenia tego dostępu i ochrony, skutecznej ochrony małoletnich, daje nam Wielka Brytania. I my tutaj próbujemy się też wzorować na tym. Jakie to są wzorce? To przede wszystkim wprowadzenie samoregulacji, a więc mocne zaangażowanie się tak naprawdę strony biznesu, tych wszystkich, którzy mają możliwość udostępniania internetu i robią to w taki sposób, że to oni jakby przejmują odpowiedzialność za weryfikację tych treści i dają możliwość klientom dokonania wyboru,
czy ja chcę uzyskać pełny dostęp również do takich stron, czy też zamawiając abonament nie chcę być narażony na kontakt z takimi treściami. Ale są jakieś bariery wiekowe? To znaczy dziecko 12-14-letnie może sobie abonament zamówić? No nie, bo odbywa się to w oparciu o weryfikację wieku i to skuteczną w oparciu o kartę płatniczą, a takie przecież posiadają osoby dorosłe. I to wydaje się być no, najbardziej logicznym rozwiązaniem. Osoba dorosła wykupuje abonament, potwierdzany jest wiek jej pełnoletność właśnie na bazie też właśnie posiadania karty płatniczej. I to jest jakąś gwarancją tego, że dziecko nie będzie miało dostępu. Czy są jakieś szanse na to, żeby te rozwiązania przenieść na polski grunt? Stowarzyszenie Twoja Sprawa no, jest powiedzmy na rynku specjalistą, mogę myślę tak powiedzieć, ponieważ my szczególnie blisko współpracujemy z regulatorami Wielkiej Brytanii, osobami, które jakby wdrażają te rozwiązania. No i biorą Państwo udział w komisji, która niedawno powstała, która ma tym tak, zresztą tak? Sami ją powołaliśmy, ten zespół roboczy, który analizuje właśnie te rozwiązania, które w Wielkiej Brytanii już udało się wprowadzić, zaproponowano. Jesteśmy w tym momencie na etapie analizy różnego rodzaju problemów, które mogą się z tym wiązać. No oczywiście to jest pierwszy krok ku temu, żeby zaproponować konkretne i skuteczne jakieś propozycje rozwiązań, które będą chronić dzieci. Aby do tego doszło. Seks jest towarem, który się dobrze sprzedaje, nie tylko w pornografii, w przemyśle pornograficznym, ale także w modzie, ale także w różnego rodzaju imprezach. Ja chciałam tutaj pani Państwu pokazać dwa zdjęcia dwóch młodych modelek. Poprosimy o zdjęcia. O właśnie, to jest młodziutka dziewuszka, która jest wystylizowana na bardzo taką wampowatą. Tu jest z pełnym makijażem. 10-letnia w pełnym makijażu modelka. I druga rzecz oprócz mody, to nieszczęsne konkursy piękności małych mis. Tak. Mamy też zdjęcia właśnie z takich konkursów małych mis, z dziewczynek, które no, są rzeczywiście w makijażach osób bardzo dorosłych, przyjmują czasami pozy. To jest jakieś takie, powiedziałabym, wywołujące chyba pozytywne emocje w sferach pedofilskich, tego typu zdjęcia i tego typu konkursy, bo coś jest coś nienormalnego, kiedy 5-, 6-, 7-letnia, 10-letnia dziewczynka udaje dorosłą kobietę. Jaki to ma cel? Popkultura jest pełna tego typu obrazów. No, śmiem nawet powiedzieć, że z tego świata pornografii przeniosło się wiele wzorców, prawda? Choćby właśnie w tym krzykliwym makijażu, czy w specyfice ubioru, gestów, to co widzimy w teledyskach, czy choćby właśnie w reklamie. Myślę, że nie pomylimy się, mówiąc, że tego typu zachowania, wzorce, pokazywanie dzieci w ten sposób jest jakimś ukłonem w kierunku pedofilii. Zresztą robi się również pornografii, gdzie jest odrębna kategoria nastolatek, bardzo młodych kobiet, stylizowanych na dziewczynki, po to tylko, żeby w jakiś sposób rozbudzić zainteresowanie seksualne dziećmi, dziewczętami, bo to chodzi też również o chłopców. Mieliśmy kilka lat temu, w 2014 roku, nawet taką akcję konsumencką związaną z tego typu sposobem przedstawiania dziewcząt w reklamie. Chodziło tutaj o reklamę firmy Ballerina, która swoje produkty dziewiarskie, chodziło o podkolanówki, rajstopy, reklamowała właśnie z wykorzystaniem tak bardzo przerysowanego wizerunku kilkuletnich dziewczynek. Więc zupełnie to było niesmaczne. Wtedy ponad 600 skarg wpłynęło do Rady Reklamy i faktycznie reklamę uznano za no, nieodpowiednią i seksualizującą dzieci, ale niestety jeszcze czasami takie przypadki się zdarzają. No. Bo pani wspomniała tutaj o tych reklamowych kwestiach, bo trzeba powiedzieć, proszę państwa, że Stowarzyszenie Twoja Sprawa nie tylko zajmuje się kwestią samą pornografią, ale także seksizmem i reklamami, które no, uwłaczają
ogólnie kobietą, wulgarnością czy łamaniem tych dobrych obyczajów, dobrego smaku. Też stajemy w obronie przedsiębiorców, którzy tutaj w tym obszarze są uczciwi, są wrażliwi też tak społecznie. Więc tych granic nie przekraczają. Ale chyba już coraz mniej tych reklam, bo nawet ostatnio jakiś czas temu w Rzymie był protest przeciwko reklamie, która zbyt eksponowała biust modelki i te reklamy zostały usunięte. U nas też na naszych ulicach jakoś nie widzimy tych reklam, które by w jakiś taki sposób przedmiotowy traktowały kobiety. No to fakt, jest coraz mniej. Myślę, że to jest też skutek... No może nieskromnie powiemy, działania stowarzyszenia, ale też aktywności samych konsumentów, którzy no nie chcą. Stowarzyszenie stowarzyszeniem, ale kto jeszcze, bo państwo oczywiście oferują swoją pomoc w różnego rodzaju szkoleniach, dotarciu do rodziców, przekazaniu wiedzy, ale kto jeszcze mógłby wspomóc państwa działalność w tej dziedzinie? To fakt, my działamy właśnie w obszarze wpływania na to, co się dzieje w obszarze legislacji, popularyzujemy wyniki badań i szkolimy. I tutaj chciałabym zaprosić przedsiębiorców, ludzi, którzy faktycznie korzystając z tego obszaru reklamy, mogą mieć swój wkład jakby w edukację. Przyłożyć się do misji, którą my pełnimy. Stąd też zapraszam ich serdecznie do tego, aby stali się mecenasami wspierającymi szkolenia, czy to dla swoich pracowników, czy też dla na przykład rodziców w lokalnej szkole. Prawda? Tak, żeby ta wiedza na temat szkodliwości pornografii, seksualizacji, pewnych zjawisk ryzykownych dla dzieci, dzięki temu trafiała do szerszego grona. Myślę, że to będzie też z pożytkiem dla samych przedsiębiorców, ponieważ konsekwencją konsumpcji pornografii są ograniczenie też takich zdolności motywacyjnych młodych ludzi. Musimy kończyć, pani Izabelo. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta wiedza będzie coraz bardziej powszechniana, a my rodzice będziemy coraz bardziej czujni i od czasu do czasu zerkniemy, co tam nasze dziecko w tym internecie ogląda. Dziękuję bardzo. Proszę państwa i moim gościem była pani Izabela Karska ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Ja już się z państwem żegnam. Zobaczymy się w poniedziałek, jak zwykle o 20, ale wcześniej o 17:30 kolejna torebka. Zachęcam do oglądania, a tych z państwa, którzy nie widzieli ostatniej, też zachęcam, żeby sobie na naszej stronie ją obejrzeli. Dziękuję bardzo, dobranoc.